Hałdy to typowy element krajobrazu Śląska i Zagłębia. Powstawały przez wiele lat, najczęściej przy kopalniach, bo na tonę wydobytego węgla przypadało średnio pół tony skał. A przy wydobyciach sięgających setek milionów ton to ogromna ilość i trzeba było coś z nią zrobić. Były też hałdy przy hutach cynku i ołowiu, a także te najbardziej trujące przy zakładach chemicznych. Wiele z nich już zniknęło, zostały zniwelowane, a z pozyskanego materiału usypywano wały przeciwpowodziowe, budowano wiadukty i autostrady. Te, które pozostały, porosły trawą i są wykorzystywane w większości ciągle nielegalnie, jako miejsce dalekich obserwacji, romantycznych spacerów czy uprawiania sportów. Dzisiaj wejdziemy na hałdę skalny w Łaziskach Górnych, jedną z największych w Europie. Odpady gromadzone tam do 1998 roku przez prawie 86 lat. Ta hałda wygląda jak ścięta piramida, ma wysokość 380 metrów. Wędrując z dołu do pokonania mamy prawie 100 metrów przewyższenia. Hałda zajmuje powierzchnię 30 hektarów i waży 17 milionów ton. Przez wiele lat się paliła i nie za bardzo wiedziano, jak ten pożar ugasić. W 2000 roku pożarem tym objętych było nawet 60% hałdy, a okoliczni mieszkańcy oddychali mieszanką tlenku węgla, dwutlenku siarki i tlenków azotu. Po 6 latach udało się wygrać walkę z ogniem, stosując nowatorską technologię z wykorzystaniem popiołów z sąsiedniej elektrowni. Dziś hałdę skalny porasta trawa, a na szczycie znajduje się nawet małe jeziorko i szuwary. Wstęp co prawda nadal jest zakazany, ale chyba nikt tego nie przestrzega. Hałda stała się miejscem spacerów, spotkań i treningów rowerzystów i biegaczy. Przy dobrej pogodzie niezła dookolna panorama widać pasma Beskidów, Małego Śląskiego Żywieckiego, aglomerację śląską, Tychy, Mikołów, kominy elektrociepłowni, Jaworzno i Będzin. Widać też okoliczne wzniesienia, hałdę Szarlotę w Rydułtowych, Górę Świętej Anny i Górę Świętej Doroty w Będzinie. Jak dotrzeć na hałdę? Musimy dojechać do Łazisk Górnych. Hałda sąsiaduje od południa z elektrownią Łaziska, a od wschodu z kopalnią Bolesław Śmiały. Jadąc ulicą Świętej Barbary, za kopalnią, gdy mamy hałdę po lewej stronie, jest parking i tam możemy zostawić samochód. Wśród drzew odszukamy krętą ścieżkę. W tej chwili aplikacja pokaże nam, jak ta trasa przebiega. Idziemy sobie najpierw trochę lasem, a potem już naokoło na hałdę. Mamy do pokonania 1,4 km, no i przewyższenia 99 metrów. Schodząc, zobaczymy to za chwilę w obrazku po lewej stronie, można zejść trochę bardziej ekstremalną drogą, ale chyba tylko jak jest sucho, bo można po prostu zjechać z hałdy, gdyby było mokro. Z hałdy widzimy okoliczne miejscowości, Mikołów, Tychy, Żory, całą aglomerację śląską na północy. No a patrząc na południe, szczyty Beskidu Małego, za nim Beskidu Śląskiego, no i Beskid Śląsko-Morawski u naszych południowych sąsiadów. Gdy popatrzymy na południowy zachód, w okolicach Rydułtów zobaczymy ciekawy obiekt, hałdę Szarlotę. Z kolei, gdy popatrzymy na północ, wzniesienie naturalne nad Będzinem, czyli Góry Świętej Doroty. Popatrzmy najpierw na wschód. Tam widzimy w lędzinach kopalnię Ziemowit. Na naszym pierwszym planie to miasto Tychy. Ponad 100 tysięcy mieszkańców. Widzimy zwartą zabudowę. Dwa kominy, widoczne też z naszych Beskidów. To kominy elektrociepłowni Tychy. No a w tej chwili w środku ekranu brama Słońca nam się pokazuje, a pod nią wieża obserwacyjna leśników. Teraz południowy zachód, ten kierunek, no i hałda Szarlota, wyższa od hałdy skalny, ponieważ mierzy 407 metrów, jest tylko o 1 metr niższa od najwyższego wzniesienia Wyżyny Śląskiej, czyli Góry Świętej Anny. Ją usypywano ponad 200 lat. W tej chwili jest taką wizytówką miasta Rydułtowy. Za chwileczkę zobaczymy osiedle Tysiąclecia, to już kierunek północny. O, tam kształka pokazuje kukurydzę, takie znane bloki na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach. Można zauważyć wieżę przekaźnikową stacji telewizyjnej
No a po prawej stronie już widzimy świętą Dorotę, górę świętą jest świętej Doroty, tak zwaną Dorotkę, a za chwileczkę też po prawej stronie zabudowania Katowic, dwa wieżowce budowane w latach 70. przez Szwedów i na pierwszym planie kominy kopalni Wujek. Popatrzmy znów na stronę południową. My przy tak pogodzie pięknej jak tego dnia, jednak widoczności nie mieliśmy najlepszej. Ta przejrzystość powietrza nie była taka, żeby zobaczyć wszystkie szczyty. Posłużymy się tutaj aplikacją, żeby zobaczyć, co można dostrzec przy idealnej widoczności. No i widzimy od lewej strony, poczynając Beskid Makowski, Uklejna nad Myślenicami, prawie 90 km. Szczyty Beskidu Wyspowego, za nią Śnieżnica, Lubogorz, Świlin, to już ponad 100 km. Potem znów Beskid Makowski z Chełmem, pojawiają się Gorce, Kudłoń, 113 km i Turbacz. Potem Beskid Mały, a za Beskidem Małym widać szczyty Beskidu Żywieckiego, czyli Babią Górę i Police. Znów Beskid Mały, potem Brama Wilkowicka, za bramą Beskid Żywiecki. Tam można dostrzec Pilsko, Romankę, Rysiankę, a potem z Beskid Śląski, Skrzyczne, ledwo widoczne. No teraz popatrzmy, tam właśnie pszczołką pokazuje Babią, tu Przełęcz u Panienki. Za chwileczkę będzie widać Bramę Wilkowicką, oddzielającą Beskid Mały po lewej i Beskid Śląski po prawej. No i grzbiet Klimczoka, Magury Klimczakowskiej i jeszcze dalej na zachód Beskid Śląsko-Morawski. Gdy trafimy na bardzo dobrą przejrzystość powietrza, można dostrzec po lewej stronie za Babią Górą Tatry, Zadni Gerlach w odległości 142 km i Koszystą Wielką ponad 130 km. Polecamy Chałdę Skalny jako doskonały punkt na dalekie obserwacje. No i tych najdalszych obserwacji Wam życzymy. Należy wybrać pogodę z dobrym wyżem, gdy powietrze jest czyste, krystaliczne, jest inwersja, no i oczywiście bezchmurne niebo.